Nastąpił mikrozawał i ktoś prosi o poradę. No i pierwszym sposobem na zaradzenie udarowi jest nakłuwanie opuszków palców w tych normobaria udar mózgu. Rehabilitacja DMSO z kasztanowca, kwiat, owoc, kora, żeby nie było następnego. Czyści, uszczelnia, uelastycznia. Ja się pod tym podpisuję oczywiście. Można ciężka sprawa, opuszczanie, gdzie są zatory, w którą stronę pójdzie. Podstawa to rozrzedzać krew, zmiększać zakrzepy, cebula, czosnek, imbir, chrzan, w każdej postaci, pewnie jeszcze dużo więcej. Ja tu napisałem, że o tym occie kasztanowcowym, że według Różańskiego silne działanie czterech grup, bo tam są saponiny, kumaryny, flawonoidy, jest kwas hialuronowy. No, poprzekręcałem, mam język kluski w gębie dzisiaj. Hialuronowy, który odmładza naczynia. Pisze o sodzie, że soda odkwasza, a powodem upośledzonego krążenia jest silne zakwaszenie organizmu. Więc w tym sposobem można odkwasić i przywrócić krążenie, lepsze krążenie. Nie przylepiają się krwinki do ścianek i to powoduje, że nie ma problemu cholesterolowego, nie ma problemu zatorów. Więc myślę, że to na dłuższą metę najlepsze rozwiązanie. A tutaj nakłuwania, że to metoda, ktoś tu proponuje jakiś filmik. Jako udar, jako konflikt utraty terytorium intelektualnego. Moje pomysły nie mają wystarczającej siły przebicia. Nie potrafię bronić swoich poglądów. To może być moja rodzina, dała im życie, lecz nie zapewnia mi właściwych intelektualnych rozwiązań. Albo nie myślę wystarczająco dobrze, powinienem był pomyśleć, nie przewidziałem nadchodzących wydarzeń, powinienem był mieć lepsze argumenty. Wylew to taki udar. Ktoś nie może ustąpić w swych poglądach. Konflikt powstaje, gdy dana osoba chce kontrolować innych, by myśleli tak samo, lub kiedy traci kontrolę. No to jest interesujące bardzo. Bardzo możliwe, że ma swoje racje takie. Tylko że trudno zmienić charakter swój i tych osób, które tak działają na nas, że to się manifestuje potem na przykład udarem.